Nowa kolaboracja, darmowy pakiet dla graczy, złe wieści związane z Kratosem, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy już teraz chcielibyście mieć wakacje, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do nowej kolaboracji, która już niedługo może pojawić się w Fortnite'cie. Mowa tutaj o kolaboracji z X-Menem i generalnie, moi drodzy, no to ostatnio w Rocket League została właśnie takowa kolaboracja ogłoszona, a jak wiadomo, no to Rocket League i Fortnite są, można by powiedzieć, że dość, że tak powiem, powiązane ze sobą. No i właśnie jest bardzo duża szansa, że takowa kolaboracja się też odbędzie w Fortnite'cie i na przykład niektóre rzeczy z Rocket League zostaną przeniesione do Fortnite'a, takie jak na przykład karoseria Jubil i przy okazji Wolverine. Poza tym wszystkim, moi drodzy, no to dostaliśmy informację, że jeśli chodzi o skiny, które zostały właśnie, że tak powiem, zapowiedziane dla właśnie Rocket League'a, to mamy tutaj właśnie Jubil, przy okazji Cyklopa, przy okazji też Magneto. No i generalnie, moi drodzy, no to jak najbardziej może się to pojawić przy najbliższym update'cie, ze względu na to, że dosłownie dzieje się to w tej samej dacie, w której zaczyna się ta kolaboracja w Rocket League'u. Także zobaczymy, czy Fortnite rzeczywiście w ten oto sposób nas zaskoczy. Przechodząc, moi drodzy, dalej, mamy właśnie temat darmowego pakietu dla graczy. No i jest to właśnie pakiet związany z FNCS-ami, w którym oczywiście możecie jak najbardziej odblokować cały zestaw FNCS-ów, który wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem ciekawy. Mowa tutaj generalnie o turnieju Champion Siren FNCS Cup, który odbędzie się już właśnie za tydzień, czyli 27. No i właśnie cały turniej generalnie odbędzie się w parach. Lecz jak najbardziej, moi drodzy, właśnie 1300 najlepszych osób będzie mogło zgarnąć cały takowy pakiet przedwcześnie, jak i również za darmo. No oczywiście w pakiecie znajduje się skinek, przy okazji, moi drodzy, kill-off, oczywiście malowanie, przy okazji właśnie też muzyczka. Także myślę, że naprawdę jest o co rywalizować i jak najbardziej też możecie rywalizować na innych regionach, ponieważ żeby zdobyć tego skina na przykład w innych regionach, to tutaj macie taką rozpiskę, na przykład na Oceanie musicie mieć top 100, w Azji top 250, przy okazji w innych krajach macie też na przykład top 1000, top 100, także jak najbardziej wydaje mi się, że warto chociażby spróbować. No i oczywiście, moi drodzy, już dnia dzisiejszego, czyli właśnie w niedzielę, do odblokowania będzie taka oto nagroda totalnie za darmo. Jest to oczywiście, moi drodzy, emotikon, a jedyne co musicie zrobić, to jak najbardziej oglądać po prostu transmisję na competitive.fortnite.com i z tego co wiem, musicie ją oglądać chyba przez pół godziny, ale wystarczy, że nawet będziecie mieli to właśnie włączone w tle i będzie się wam to zaliczało. Także wydaje mi się, że naprawdę warto wejść sobie tam i po prostu nawet odpalić sobie tego streamka w tle, no bo wydaje mi się, że no cóż, lepsze coś niż nic, także jak najbardziej każdemu polecam. No i tak naprawdę teraz, moi drodzy, szykujemy się do właśnie większej aktualizacji, czyli 29.30. No i na temat tego update'u definitywnie jeszcze sobie pewnie porozmawiamy w przyszłych odcinkach, ponieważ oczywiście będzie to większa aktualizacja, także wydaje mi się, że naprawdę całkiem ciekawie. Natomiast, moi drodzy, my teraz przechodzimy sobie do głównego tematu tego materiału, czyli oczywiście do tematu Kratosa. I jeśli chodzi o temat Kratosa, to oczywiście jest to, można by powiedzieć, że dość rzadki skinek, ponieważ ostatni raz był on widziany z jakieś 1200 dni temu. No i generalnie, moi drodzy, bardzo dużo osób chciałoby właśnie jego powrotu, ale głównie właśnie dla jego kill-offu, czyli właśnie dla Lewiatana. Natomiast, moi drodzy, no to w sumie cały temat był, wydaje mi się, że dość cichy, aż do aktualizacji 29.10, gdzie do właśnie tak zwanej sekcji ze sklepami została dodana właśnie sekcja Kratosa. No, czyli oczywiście tego, na którego wszyscy czekają. Co oczywiście spowodowało, że w społeczności, nadzwyczajnie w świecie, bardzo dużo osób zaczęło mówić o jego powrocie i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie, moi drodzy, no to jak najbardziej mijały dni. No i w sumie, no to tak naprawdę większości osób myślało, że raczej ten zostanie, no, wydany do aktualizacji 29.20.
no i finalnie ten nie został wydany. Natomiast, moi drodzy, właśnie po tym całym update'cie 29.20 ten nadal pozostał właśnie w tak zwanym API, no i nadal jego sekcja była właśnie dostępna, co oznaczało, że ten nadal może się pojawić, no i jeszcze nic nie jest stracone. Lecz w sumie, no skoro ten dalej jest właśnie w tych sekcjach i tak dalej, no to kiedy wreszcie może się pojawić? No i oczywiście taką najbliższą datą, która w sumie najbardziej miałaby sens, jest to oczywiście 20 kwietnia, czyli generalnie właśnie, moi drodzy, kolejna rocznica God of War'a, no i God of War jest to produkcja, z której właśnie Kratos się wywodzi. No i, moi drodzy, właśnie dnia wczorajszego był 20 kwietnia, no i niestety, ale Kratosa w sklepie nie było. Natomiast w Stanach i ogólnie ten sklep działa nieco inaczej i właśnie, no, nadzwyczajnie w świecie była jeszcze szansa na to, że 21 kwietnia też właśnie Kratos właśnie do sklepu zawita, lecz jak się okazuje, no to Fortnite na 21 kwietnia przygotował powrót, lecz nie Kratosa, tylko powrót Eminema. Tak, naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. No i właśnie, moi drodzy, teraz jesteśmy pod tak zwanym wielkim znakiem zapytania, ponieważ większości osób myślało, że ten właśnie powróci, no, na tą rocznicę, bo w sumie by się to ze sobą zgrywało i miałoby to naprawdę całkiem spory sens, lecz jak się okazuje, no to chyba jednak Fortnite ma nieco inne plany, natomiast oczywiście nie wyklucza to Kratosa z sekcji sklepowej, co nadzwyczajnie w świecie oznacza, że ten tak naprawdę w każdym momencie może powrócić, lecz czy właśnie będzie to gdzieś jakoś mega blisko, no tego tak naprawdę nie wiemy, ponieważ no ta data, czyli 20 i przy okazji 21 kwietnia, były to takie najbardziej prawdopodobne domysły, no bo nie ma co się oszukiwać, rocznica właśnie God of War'a i chyba z tego co wiem jest to 7, to definitywnie wydaje mi się, że całkiem spory event, całkiem spore wydarzenie, więc no teoretycznie jak Kratos został zaktualizowany przy okazji właśnie dosłownie paręnaście dni przed właśnie całą rocznicą, no to by się to zgrywało. Lecz finalnie się okazuje, że chyba jednak niekoniecznie. Więc są tutaj dwie opcje. Albo Fortnite zrobiło pranka na Prima Aprilis, tylko że ten prank by się już ciągnął mega dużo czasu i po prostu ten Kratos będzie w tej sekcji sklepowej, aż dojdzie do takiego momentu, że Fortnite po prostu o nim zapomni i go nadzwyczajnie w świecie z takowych sekcji sklepowych wywali. Albo, moi drodzy, będziemy musieli poczekać nieco dłużej, właśnie aż ten zostanie wprowadzony do sklepu. Oczywiście, no, póki ten znajduje się w całym API i póki jego sekcje znajdują się właśnie w plikach, no to jak najbardziej jego powrót jest możliwy z każdym dniem i w sumie, no to nikt, absolutnie, dosłownie nikt nie ma takiej potwierdzonej w 100% daty co do jego powrotu, a daty 20 i 21 kwietnia to były tylko i wyłącznie domysły. Także generalnie, moi drodzy, no, niestety te domysły nie wypaliły. Natomiast oczywiście powrót Kratosa nadal jest niewykluczony, lecz nie wiadomo dokładnie, kiedy to się wydarzy. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście przy następnej większej aktualizacji, która będzie już za 2 dni, Kratos nadal pozostanie w API i sekcjach sklepowych. Będę Was oczywiście o wszystkim tutaj informował, także w razie czego subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i miejmy nadzieję, że, moi drodzy, Fortnite nie porzuci właśnie Kratosa i że ten sobie pójdzie po prostu w niepamięć. Także tak to się mniej więcej prezentuje, to już by niestety było na tyle. Nic więcej tutaj do dodania na temat Kratosa nie mam. Jedyne co nam pozostaje, to tak naprawdę trzymać kciuki, że pewnego dnia rzeczywiście ten powróci. No chyba, że przy najbliższym update'cie Fortnite po prostu go wywali z plików. Więc oczywiście jak Kratos wróci, to jak najszybciej postaram Was się o tym poinformować. No i co, jak ten film Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeśli będziecie coś kupowali, na przykład tego Eminema z dzisiejszego sklepu, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexoko. No i jeżeli obejrzeliście ten oto materiał do końca i chcielibyście powrót Kratosa, to napiszcie w komentarzu właśnie Kratos. A ja postaram Wam się przypiąć serduszko i zobaczmy, ile osób chciałoby, żeby ten wreszcie powrócił. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!